Dzień dobry, z tej strony Adam Stanisław Czeczytko z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Dotarliśmy do Gdańska, do końca świata. Strasznie rozległe miasto, po prostu makabrycznie. Człowiek bez samochodu nie ma tu żadnych szans, jest po prostu małą grówką, zerem. Może jakaś tam komunikacja miejska działa, jak ktoś nie wie, to się nie dowie. Ogólnie ja uważam, że tu nie da się żyć, ale ludzie tu żyją podobno. No i głównie turyści przyjeżdżają na molo. Jesteśmy na molo darmowym, co jest bardzo w dzisiejszych czasach niespotykaną rzeczą w Polsce, gdzie Polska jest tylko dla bogatych, a nie dla Polaków, jak powinno być. Więc jest taka ostatnia okrucha polskości, że Polacy mogą chodzić po molo za swoje podatki, bo to nie jest za darmo, wszyscy płacimy podatki i mamy. A za nami Zatoka Gdańska, tak sądzę, jeżeli jesteśmy w Gdańsku, to raczej to jest ta Zatoka Gdańska, czyli Morze Bałtyckie, część Morza Bałtyckiego, troszeczkę spokojniejsza, bo prawda, za tym całym Półwyspem Helskim. Wczoraj byliśmy z ekipą w Malborku. W nocy przyjechaliśmy do Gdańska. Dziękuję dla Korsarza Czerwonego, który załatwił nocleg. I jesteśmy teraz w Gdańsku. Sława Wielkiej Polsce na pochybę naszym wrogom. Cześć.